Słuchajcie, mój najpopularniejszy film na całym moim kanale YouTube to jest film o tym panu, o Rodzie Fergusonie. Dlaczego Diablo nie będzie lepsze? Gdzie przez 11 minut mówi o tym, jakim odklejeńcem jest głowa Diablo 4, Rod Ferguson. Zakazana morda trochę tak. Słuchajcie, to jest mój najbardziej popularny film na kanale. Jak rozmawiam o rodzie Fergusonie. Tak więc można powiedzieć, że jest to postać wręcz ikoniczna, jeśli chodzi o moją działalność internetową. No i Dartian wrzucił taki filmik: tragiczny wywiad z producentem Diablo 4. Czyli Rod Ferguson. Słuchajcie, chyba dostarcza jeszcze więcej kontenciku i znowu coś odwalił, znowu gada jakieś dyrdy małe i pierdołe i jest giga cringerem. Jestem ciekawy, Gość jest w formie podobno, no, więc bardzo chcę zobaczyć, co tam znowu powiedział tym razem i słuchajcie i obejrzymy sobie tego pana. Ja jestem Dartian Enjoyerem, Dartian to jest spoko meczek. Jak dobrze kojarzę, Dartian też jest w ogóle devem, robi w gierczkowie coś, jakieś projekty, no i ma też swój, swój kanał, w którym trochę gada o action O Rodzie Fergusonie jest też nowy, najnowszy filmik Dartiana, jestem ciekawy co powie Dartian. Co tutaj się wydarzyło? Co tym razem odbębnił szanowny, może nie przesadzajmy z tym szanowny, zakazany... Pan Rod Fergusiński. Dobra, wjeżdżamy. Dartian, lecimy z tematem. Po ostatnim. Ej, a można napisy? <laughs> tak, chciałem tylko sprawdzić. Dobra. Jednocześnie, pierwszym ptr w Diablo 4 wszyscy gracze czekają, <laughs> aż w końcu pojawi się sezon czwarty. Campfire'u w tym temacie nadal nie było, nadal nie wiemy, jak będzie wyglądał sezon czwarty, ani czego możemy się po nim spodziewać. Aktualnie wiemy, że. A La... Właśnie, bo o sezonie czwartym oni bardzo no, hypują ten sezon czwarty. Przede wszystkim zmianami itemizacyjnymi, ale sama zapowiedź tego sezonu czwartego ma być za dwa dni, słuchajcie, ma być w czwartek, drugiego. I powiem, wam, no, w czwartek 2 maja. No powiem wam, zobaczymy, no, chyba sobie zobaczymy ten, ten reveal. No poglądamy go razem. Dobra, tak więc tak, to jest ten kontekst, który chciałem wam dodać, że ten reveal nowego Diablo będzie za dwa dni. Nie wiemy jak będzie wyglądał sezon czwarty, a niczego możemy się po nim spodziewać. Miłki. Aktualnie wiemy, że live stream deweloperski w tej kwestii odbędzie się 2 maja. Najpewniej niestety nie będę go mógł pokryć tak, jak to robię zazwyczaj, ponieważ jest to ten sam dzień, w którym wyjeżdżam na majówkę. A to... bardzo dobrze! Dobrze! Dartian nie będzie mógł tego pokryć, więc ja będę musiał o tym nagrać. I wszyscy będą oglądać mój film, a nie Dartiana. <laughs> dobrze, Dartian, wyjeżdżaj sobie, jedź na majówkę. Jedź, jedź. Wrócę dopiero w niedzielę, więc nie wiem w sumie, czy w jakiejkolwiek formie pojawi się materiał z tego, ale nie o tym dzisiejszy filmik. I może nie mam dla Was dzisiaj żadnych informacji właśnie dotyczących tego sezonu, ale za to mam dla Was wywiad, którego Rod Ferguson udzielił dla serwisu Windows Central. I powiem Wam szczerze, że ten wywiad wygląda oj, oj, bardzo średnio to. Widzowie, nie było jeszcze wywiadu z Rodem Fergusonem głową Diablo 4, w którym nie wyszłoby tak, jak on mówi, nie wyszłoby tragicznie. Rod Ferguson jest jak odwrócony Bidas. Wszystko, czego dotknie, dotyka się, zmienia się w gówno sadgę. To Mało powiedziane. I ogólnie wywiad ten został podzielony na dwie części. Jedną zajmiemy się tylko małym fragmentem, zaś drugi omówimy w całości. W pierwszym wywiadzie częścią, którą się zajmiemy, bo tam ogólnie rozmawiają o tym, że Diablo 4 pojawiło się na Xbox Game Passie, o tym, że Diablo ma mieć jakiś swój serial. No to mnie szczerze mówiąc w ogóle nie obchodzi. Ale Jest też serial chyba, Diablo. padło pytanie o to, jak będzie wyglądał sezon czwarty na podstawie tego, czego deweloperzy nauczyli się na poprzednich sezonach. Zaś druga część wywiadu dotyczy tego takich niskich i wysokich, nazwijmy to punkt. Developmentu Diablo 4, tego co twórcy nauczyli się za pomocą PTR oraz tego, jaka w ogóle przyszłość czeka grę pod względem mechanik i różnych feature'ów. I dlaczego mówię, że o ile pomysł na wywiad, no nie jest jakiś taki najgorszy, ale jest bardzo sztampowy, to totalnie nie rozumiem, dlaczego został on przeprowadzony akurat z Rodem Fergusonem. I może właśnie zanim podejmiemy dyskusję na temat tego wywiadu samego w sobie, o czym był i co tam zostało powiedziane, to pomówmy sobie o samym Rodzie Fergusonie, bo kim w ogóle jest Rod Ferguson? Dobra, tak jak mówiłem, ja o Rodzie Fergusonie nagrałem film. Najpopularniejszy film na moim kanale. Jestem ciekawy, czy się do niego odwoła, Jan, A jak czegoś nie powie, to chętnie wam dopowiem, bo trochę się naczytałem o gościu i jego wywiadów. Sam do końca nie wiem, kim jest Rod Ferguson aktualnie, jeżeli chodzi o Diablo 4, ponieważ każdy jego podpis na Campfire chacie jest inny od tego co mówi Wikipedia, jest inny od tego co mówi Diablo Wiki, jest inny od tego co mówią kredycy. no ale ogólnie Rod Ferguson jest takim powiedzmy głównym menadżerem Diablo 4, jest executive producerem. Czasami też spotykam się z opinią, że jest on General Franchise menadżerem. Może do czego ta rola się sprowadza w praktyce, że tak to rzecz ujmę? Tak naprawdę Rod Ferguson stricte nie zajmuje się developmentem gry on jakby nie decyduje o tym, jakie feature'y się w niej pojawią, przynajmniej nie powinien, patrząc na jego rolę, jakby od takich rzeczy jest game director. I może gdyby to był jakieś mniejsze studio, to faktycznie ktoś zajmujący pozycję Roda Fergusona mógłby w jakimś stopniu o takich rzeczach decydować, ale jeżeli zakładamy, że mówimy o zdrowej firmie, chociaż nie wiem, czy w przypadku Blizzard'a możemy tak mówić, ale jeżeli mówimy o dużej, ale zdrowej firmie, no to raczej franchise manager czy tam nawet executive producer nie powinien raczej mieszać się Dobra, w takie rzeczy. Dobra, to, są... to kto jest game directorem Diablo 4? Czy Diablo 4 ma w ogóle osoby o takiej funkcji. Diablo 4 Game Director, bo tutaj mówi, że... No i to jest to, co powiedział wcześniej Dartian, że tam w sumie nic nie jest ustalo ustalone, widzę, bo Wikipedia mi mówi, że Luis Bariga, a w innym miejscu Wikipedii mówi mi, że Joe Shelley, co by w sumie pasowało, że Joe Shelley, bo Joe Shelly jest w sumie na prawie każdym... Yy... A, że jest, że są, że jest trzech dyrektorów. Joe Shelley, Seban, Sebastian Stępień i Luis Bariga. Ale też widzę, że chyba te informacje... Z, z Wikipedii na przykład są strasznie przedawnione, bo Sebastian Stępień to jest chyba jakiś ziomeczek, który pracował wcześniej bodajże przy Wiedźminie, ale to nie wiem, czy Sebastian Stępień nie jest tym gościem, o którym mówili, że się z nim źle pracowało, żeby nie miała na sobie ani bielizny, ani stanika. I dopiero pozostali pracownicy musieli się z nim kłócić, żeby zakrył więcej jej ciała. <grywia> Dziwne rzeczy wychodzą w tych wywiadach. Eee, że w 2023 już nie dało się go znaleźć w biurze. No, no, no. Tak więc ja bym nie ufał tym, jeżeli, temu, eee, Wikipedii na przykład, co tam znajdziecie w informacje, że nie wiem, że Sebastian Stępień jest game directorem, bo ze wszystkich wywiadów i tak dalej to wychodzi, mam wrażenie, że on był ważną częścią gry, ale tylko jeśli chodzi o pisanie fabułki, i to dawno temu i ta jego wersja fabułki w ogóle nie chwyciła i poszli z czym innym. Nie wiem, tak na to wychodzi chyba. Finito napisał, brzmi identycznie jak mówili o Henrym Kawilu przy okazji Wiedźmina, że nie dało się z nim pracować, że chciał narzucić dla serialu y, swoją wizję. No, w sumie jest coś takiego. Moja twa MTK, moja twarz, kiedy szef każe mi pracować, pracę z mleko matki z lodówki. Ludzie, którzy bardziej mają, menadżer, czy tam nawet executive producer, nie powinien raczej mieszać się w takie rzeczy. To są ludzie, którzy bardziej mają pilnować całego workflow, jaki panuje w danej grze. Czyli czy dotrzymujemy terminów, czy wszystkie prace idą zgodnie z planami, czy drużyny są ze sobą odpowiednio skomunikowane. Jeżeli nie, to żeby właśnie zapewnić jakąś odpowiednią komunikację między drużynami, żeby każdy dział wiedział, w jaki sposób ma pracować. Również odpowiadają za to, żeby pod względem finansowym wszystko się zgrywało. Czyli on jest tym takim panem, który wiecie, przedstawia wykresiki panom w garniturach i próbuje im udowodnić, że wszystko się spina, że wszystko jest ok, że firma zarobiła tyle pieniędzy, ile zarobiła, więc jeżeli ktoś podejmuje się jakiegoś wywiadu z Rodem Fergusonem w kontekście Diablo 4, no to właśnie powinien raczej pytać o takie rzeczy, jak zarządzanie, samą pracą przy projekcie, czy mają wypracowany jakiś nowy workflow, jakiś pipeline, a propos tego, co było mówione, że zauważyli, że ich aktualna komunikacja niezbyt dobrze działa z graczami, że mają nieco opóźniony z... To ja powiem wam, jakie są Plotki o tym workflow z Fergusonem, że tam. No wiadomo, to tam trzeba dzielić piąte przez dziesiąte, to może nie być do końca, prawda. Ale rzekomo, według lików pracowników sfrustrowanych pracą z rodem Fergusonem, to rod Ferguson na takim cotygodniowym workcolu dla jakby dużej ilości pracowników. Tak dużo gadał o sobie, że prześmiewczo to nazywali podobno e, Rodotokiem, że jakby podcast jego sobie robił, bo że tam jakieś gadał pierdoły o swoim życiu i o tym, co ostatnio oglądał i tak dalej, i jakoś tak. E, no, jestem w stanie w to uwierzyć, bo widziałem te wstępne, słuchajcie, e, rodkol, czy tam rodtok, no właśnie, bo oglądałem te wstępne ogniska. E, że tak powiem, y oni to nazywają ogniskami, nie? Te spotkania devów, w których rozmawiają i faktycznie widać, że on tam wchodzi, zaczyna rzucać żartami, nagle wszyscy, wszystkim uśmiech opada, zamiast, co naj albo taki robią uśmiech. Taki niechętny. <laughs> A gość się zachowuje jak gwiazda i, i zaczyna rzucać żartami o własnej Kolonoskopii. No mega dziwny gość, mega dziwny gość. Zapłon jeżeli chodzi o dużo rzeczy, o czym na przykład wielokrotnie było mówione w kontekście Path of Exile, że ich to kiedyś uderzyło, że tego jak jest aktualnie podzielone, że dwa nieparzyste teamy robią sezony na zmianę, w wyniku czego mimo trzech sezonów widzimy pewną tendencję jakości sezonów parzystych i nieparzystych. To byłyby pytania, które warto by było zadać Rodowi Fergusonowi. A to ciekawe to co powiedział Darfian o Path of Exile, to znaczy o tym, że w Poe były dwa teamy robiące, nie wiem, sezon... A nie, chyba że on nawiązuje do, do tego, że w, że w D4 tak jest. Nie, nie wiem w sumie, jak to wygląda w D4, ale mogłem powiedzieć, że w po 1 tak to wyglądało. Znaczy w po 1. No w PoE tak to wyglądało, że y, robili na zmianę sezony, to znaczy jeden mały sezon i w trakcie tra pracowania przy tym sezonie y, małym już y, zaczynali pracować nad y, sezonem dużym. Y, Wypowiedział się na ten temat Krzysztof Wilczyński w jednym z jakby takich gamedevowych jakichś rozmów, że wiązało się to z taką dużą ilością problemów, że na przykład w trakcie patcha powiedzmy 3.1 pojawiają się jakieś problemy, bardzo duże, więc gdyby kontynuowali taki tryb pracy, to najszybciej mogliby na to zareagować na przykład w patchu 3.3. A że bardzo im się to nie podoba, więc teraz na przykład dopiero zaczynają faktycznie pracę nad nowym sezonem, nową ligą w PoE. Jak poprzedni jest już całkowicie ukończony i to nie jest tak, że są jakieś dwie, dwa teamy czy coś takiego, tylko po prostu jednym teamem to lecą. Totalnie nie rozumiem, dlaczego ktokolwiek rozmawiając z nim o gameplayowych rzeczach, oficerach gry, dlaczego rozmawiają akurat z nim. I okej, okay, załóżmy, że jestem jednym z ludzi, którzy twierdzą, że game nie powinni znać się na swojej pracy i powinni wiedzieć, kogo pytają, bo wiadomo ej. też, że y, ciężko się pewnie dobić do, nie wiem, jakiegoś game directora czy jakiegoś, nie wiem, lead designera, żeby o takie rzeczy zapytać. Może journaliści akurat chcieli dobrze i chcieli faktycznie przepytać odpowiednią osobę, ale po prostu mieli jakiś tam kontakt do Roda Fergusona. W tym momencie Rod Ferguson tak na dobrą sprawę powinien powiedzieć, ej, panowie, bo w sumie macie oko Pytania, ale trochę nie do mnie są te pytania, więc ja was może przekieruję do Joe czy może przekieruję was do jakiegoś innego lead designera, od jakichś systemów konkretnych, przyjęła, wydaje. Nie no, Darfian mówi mądre rzeczy, nie? To znaczy, że. Ehm... Kurde, no nie chcesz z księgową gadać potencjalnie, tylko chcesz gadać z gościem, który. Znaczy, no z księg... no nie porównuję Roda Ferguson do księgowej, ale nie, nie chcesz gadać z gościem od biznesu. O grze, tylko chcesz z gościem, który faktycznie wdraża systemy i zastanawia się, jak one będą ze sobą współpracować. Wydaje mi się, że w zdrowej firmie, trzeźwa osoba, która została zapytana o takie rzeczy, powinna powiedzieć: Ej, to nie do końca jest moja działka, ja was przekieruję do ludzi, którzy się na tym znają lepiej ode mnie. Nie rozumiem totalnie, dlaczego wywiad jest z RODEM Fergusonem, i zarówno nie rozumiem tego, zarówno od strony journalistów, jak i tego, dlaczego ROD Ferguson zdecydował się na takie rzeczy odpowiadać. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o samego Roda Fergusona, to ja wiele razy nie do końca pochlebnie się o nim wypowiadać w moich materiałach, zarówno przez inside'owe info, jak i przez niego, jego historię, bo nie wiem, czy wiecie, ale Rod Ferguson wcześniej nie miał nigdy nic wspólnego -a -a z jakiejkolwiek. Nagrałem o tym film. Rod Ferguson film. większość swojej kariery spędził przy serii Gears of War, w której głównie został szczególnie przez czwartą oraz piątą część bardzo mocno znienawidzony przez korowe community Gearsów, którzy uważali, że większość rzeczy, które tak naprawdę na złe wyszło w Gearsach, to zaczęły się od momentu, kiedy Rod Ferguson stał się osobą decyzyjną. Przejdźcie. Mówiłem odwrotny Midas. Rozpierdolił Gears of War, przeszedł do Diablo. Tak, i to właśnie zaczęło się mniej więcej na etapie Gearsów 4. I wiadomo, że naiwne jest myślenie, że wszystko, co potencjalnie jest złe w Gearsach 4 oraz piątce, jest spowodowane tylko i wyłącznie osobą Roda Fergusona. No co nie zmienia faktu, że podejrzanie nakładają się pewne chujowe decyzje, zarówno gameplayowe, Cześć, jak i monetyzacyjne właśnie w momencie, kiedy Rod Ferguson przejął, powiedzmy. Może nie przejął władzę nad Gearsami, ale stał się jedną z ważniejszych osób decyzyjnych, jeżeli chodzi o Gears of War. Rod Ferguson ogólnie został przyjęty do Diablo, ponieważ, jak sam twierdzi, prywatnie podobno jest wielkim fanatykiem Diablo. Diablo, e, tylko, że tutaj również bardziej chyba chodzi o takie casualowe podejście do Diablo. I ponownie twierdzę, że casuale nie mogą wnosić nic sensownego do jakby rozmowy dysputycznej nawet deweloperki. E, no, co nie zmienia faktu, że trzeba mieć na uwadze, że Rod Ferguson nie jest hardkorowym graczem. Zresztą, też a propos samej Diablo 4 zasłynął z bardzo naiwnego, głupiego, nieprzemyślanego tweeta, kiedy to była słuszna drama o to, że w wyścigu o top 1000 hardcora ci, których imiona mają zostać wyryte na tej statuetce Lily, czy coś w tym stylu. No dobra, a je to ja w ogóle zrobię. Y inny rant a propos tej statuły Lilith. Do, do, powiem wam o czym, bo Dar Dartian chce wspomnieć o takim wydarzeniu, może ja niepotrzebnie ubiegam go, o wydarzeniu, w którym Rot Ferguson twierdził, że nie ma różnicy, czy ktoś grał wcześniej w betę czy nie, w kontekście wyścigu do, 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 do levela setnego na hardkorze. Miał być wyścig i Rod Ferguson nie widział problemu w tym, że niektórzy mieli przewagę na przykład Ludzie, którzy grali przez wiele tygodni czy miesięcy wcześniej w betę. Ale tutaj muszę się pożalić, żeby nie było. Ja to tak opowiadam trochę jako taki yy, własną, śmieszną historię, ale mnie to nie boli, w sensie, bo nic takiego ważnego nie straciłem, yy, bo nagrodą tam było, słuchajcie, że jeśli wpisałeś się do pierwszego tysiąca graczy yy, na levelu setnym na hardkorze, to miałeś być uwiecznione, miało być twoje u, u, imię uwiecznione, wyryte na statule ogromnej, statule Lilith. Yy, no i wiadomo, to nie jest żadna specjalna nagroda. Jakby ciężko się tym pochwalić, bo ta statua jest parę tysięcy kilometrów ode mnie. Nie zabiorę tam dziewczyny, żeby jej pokazać, patrz, jestem tu wyruty na statule. <słysza> Natomiast mogę Wam powiedzieć, jak to wyglądało z mojej perspektywy. To jest jak antykoncepcja. Może trochę, może trochę. Ale mogę Wam powiedzieć, jak to wyglądało z mojej perspektywy. Ja miałem dostęp przez parę dni dosłownie do Diablo 4, tuż przed premierą, w ramach tego, że dla TV Gry dostałem kopię dziennikarską gry. I słuchajcie. Ja miałem okazję wbić może z 50. level, dosłownie tuż przed premierą dostałem tę możliwość gry i zostałem wykluczony z tego wyścigu, co wydaje mi się, że jest sensowne. Ale na przykład nie zostali wykluczeni ludzie, którzy mieli dostęp do yy, jakby wielu miesięcznych bet tuż przede mną, znaczy za mną. Dosłownie byli ludzie, którzy mieli setki godzin paręset godzin w Diablo 4 i mogli sobie wziąć udział w tym wyścigu, a ja, a ja nie mogłem. Znaczy ja oczywiście, znaczy oczywiście, no fajnie, mi w sumie dobrze poszło, dosyć szybko tam wbiłem tą seteczkę, tam jako jedna, nie wiem, z pierwszych 150 czy 200 osób, no, oczywiście nie zostałem wyryty w kamieniu, w statule, ze względu na to, że zostałem wykluczony, ale nie robi mi to różnicy, chociaż wydaje mi się, że bardzo niekompetentnie zostało to poprowadzone, że ludzie, którzy mieli ten dostęp, no tysiąc razy dłużej ode mnie, no mogli się tam pojawić. Którzy jako pierwsi dobiją setny level, A to była drama o to, że ludzie, streamerzy czy żornaliści, którzy mieli dostęp do Diablo 4 przedpremierowo, mogą brać w tym udział. A Rod Ferguson nie rozumiał w jaki sposób ci ludzie mają przewagę nad innymi graczami, no bo konta są przecież zerowane, nie? Tak, Wie... legendarna wypowiedź Roda, za którą bardzo mocno mu się uderwało. No przecież wszystkim zresetujemy progres, wszyscy zaczynać od levela 1. To w jaki sposób ktoś będzie miał przewagę? Nie rozumiał pan Rod zerowane, nie? Więc no już od takiej strony Rod bardzo wcześnie się pojawił, no i przede wszystkim Rod Ferguson ma bardzo złą sławę pod takim względem, że Rod Ferguson jest tym kolesiem, że kiedy w firmie nie idzie i pewne rzeczy się nie spinają, no to dzwoni się po Roda Fergusona po to, żeby on to ogarnął i doprowadził do końca. Tylko niestety bardzo często za tym idzie, faktycznie te projekty są doprowadzone do końca, no i trzeba jakbym w pewnym sensie przyznać, no bo Diablo miało straszne piekło deweloperskie, o czym w ogóle robię materiał od bardzo długiego czasu i mam nadzieję, że w w końcu go dopnę i może na o, to brzmiek na Diablo 4, czyli 6 czerwca, uda mi się ten materiał, wrzucić Myślę, że to będzie taka ładna data, żeby zrobić, właśnie wrzucić taki materiał o tym, jak wyglądał cały cykl deweloperski, jaka była tak naprawdę historia powstawania Diablo 4, trudna historia Diablo 4. No i to za tym idzie właśnie wrocją. Dużo się o tym z... y... mamy strzępki informacji, a przynajmniej ja tylko znalazłem, że Diablo 4 w pierwszym koncepcie na przykład było w ogóle, słuchajcie. Soul Slajkiem. -like a potem, że historia w ogóle przechodziła tyle wersji, że nawet, no, nawet dzisiaj czytaliśmy, że była ta wersja historii napisana przez Sebastiana Stępnia z CD Projektu, że zamiast Lilith głównym złolem miał być po prostu jakiś nienazwany pan terroru. Yy, no... W sensie tak zrozumiałem, że nawet nie diablo, tylko jakiś inny terroru, No dziwne, dziwne rzeczy tam się działy z developmentem. Ja mega ciekawie, mega jestem ciekawy, bo stów mówi Dartjan, że od dawna już pracuje nad tym materiałem. To rozumiem, że to będzie taki materiał typu dużo napracowanko. Giga chętnie to obejrzę. Dartian, czekamy, czekamy. Masz się, <laughs> Masz się wywiązać, zrób ten materiał. Nie, no fajnie by było, jakbyś zrobił. Tematu Rodowi Fergusonowi trzeba przyznać, to że udało mu się dociągnąć Diablo 4 tego, że wyszło wtedy, kiedy miało wyjść, no ale pewnie niejedni się zastanawiają, jaka była cena tego, i to widać głównie po wyciętych mechanikach i bardzo, no jakby to ująć, Płytkiej pod względem mechanicznym premiery Diablo 4. Więc mamy tutaj nakreśloną nieco postać Roda Fergusona, a teraz przejdźmy już do samego wywiadu. Tak jak wam mówiłem, pierwsza część wywiadu dotyczy Xbox Game Passa, sezonu czwartego, czego się nauczyli twórcy, oraz Diablo 4 Show, jakiś serial podobno na być planowany. E, oczywiście te dwie rzeczy nas nie obchodzą, porozmawiamy sobie tylko o sezonie czwartym, albo raczej czego się deweloperzy nauczyli, co chcą przekuć w sezon czwarty. Osoba udzielająca wywiadu mówi o tym, że Diablo 4 dostało w ptr duże zmiany. I za... boże, jak jasno, mam taki flashbang, aż mnie nawet widać na kamerze, czekajcie aż przyci... przy że wraz z sezonami również powstawały nowe endgameowe aktywności. No i na podstawie tego chcieliby się dowiedzieć jakie lekcje twórcy wyciągnęli z sezonu pierwszego, drugiego i trzeciego i zapytali Roda właśnie w jaki sposób będą implementowali feedback graczy i właśnie jak z tym doświadczeniem będą sobie radzili w sezonie czwartym. I jakby to pytanie już jest złe na poziomie samego pytania, bo zmiany, które są wymieniane, one tak naprawdę to nie są nauczki z sezonów. To są zmiany, które zostały wprowadzone do trzonu gry. Nie rozumiem totalnie pytania, że na podstawie zmian do trzonu gry, jak to reflektuje na czwarty sezon. Wiadomo, że czwarty sezon bazuje na tym, jakby nadal to jest w trzonie gry i czwarty sezon będzie bazował na tych rzeczach, no ale to nie są rzeczy, które w pewnym sensie zostały dodane sezonowo, one zostały dodane wraz z sezonami, ale to nie są stricte rzeczy, które można wyciągać lekcje na sezony, bo no nie oszukujmy się, w Diablo 4 sezony są... Szałosne. Nawet najlepszy sezon, sezon drugi, no to jeżeli by nie oceniać, że razem z nim wlazły potężne zmiany do trzonu gry, chociażby razem z Bosladerem, no to sezon drugi sam w sobie nie prezentuje praktycznie nic. Więc już samo pytanie na poziomie pytania, że tak to ujmę, jest trochę z dupy. No ale zobacz. A propos sezonów w, w Diablo 4 pokażę wam moment, w którym quitnąłem Diablo 4 i już go nie odpaliłem. Aż mam go, słuchajcie, mam go wrzuconego chyba bodajże na kanał shotowy. Kajdzie, zaraz go od, odpalę. Tutaj jest mój quit moment w Diablo 4. Jak w, rzuciłem go w sezonie drugim i już go nie odpaliłem ani razu od tamtego czasu. A propos tego co powiedział zaraz o, o sezonie drugim. Yy, kiedy to było? O, dlaczego przestałem grać? 50 razy. No, patrzcie, to, to tutaj. To, to było tutaj. To będzie w ogóle ja oglądający siebie, oglądający siebie, ale whatever To był moment, w którym kwitnąłem D4 pół roku temu i już ani razu go nie odpaliłem Tak, 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 w tym miejscu, w tym miejscu. Patrz kurwa, kick gameplay. <grym> tak, wyglądał, tak wyglądał gameplay w, w drugim sezonie Na to, że mam 1670 punktów do rozdania i patrz jak wygląda gameplay rozdawania tego gówna. I tak wygląda levelowanie, levelowanie tego syfu. To jakiś czas, po prostu musisz przeklikać to menu, menu jakieś 50 razy. I ty jak myślisz, jak długo... Generalnie tak, w skrócie tak to wyglądało, nie? Latałeś i biłeś moby przez godzinę, a potem przystawałeś na 5 minut i 5 minut przeklikiwałeś okienka. To farmiłem, uwaga, te punkty, które tutaj klikam pół godziny, zbierałem godzinę. Tapujemy, tapujemy. Klikamy widzowie, klikamy, ulepszamy naszą postać. Kliku kliku! Ale zajebiście... To... I tak wyglądał słuchajcie, sezon drugi, który do dzisiaj jest uznawany za najlepszy sezon Diablo 4. To nie jest najgorszy, to jest najlepszy sezon Diablo 4. Przek tak mi, wyglądał. Blizzard z tym pod wrażeniem, że dodaliście takie gówno do gry. Patrzcie, no i on dalej klika, nie? Ten gość dalej to klika. I dalej klika. Sefredon kliknął w lepszy guzik i wjechał prim'em, dziękuję ci. Ooo, Sefredon wtedy czadem, był. Patrz i to jak... się tam kręci, coś, nie, tam cały tak czas nie... klikam. Nie, wiem, nie Klikam, klikam, no nie ma co na to patrzeć, nie? Ale tak wyglądał sezon... najlepszy sezon Diablo 4 co odpowiedział Rod Ferguson. No i Rod Ferguson oczywiście mówi o tym, że itemizacja jest bardzo potężnym procesem, albo raczej to, co nazywamy itemizacją, no bo w ogóle oni postawili na to, że teraz to nie będzie tak, że chcesz wydropić jak Piotr najlepszy... klikający kilka minut w Diablo 4. O, ale zła gra. Kliku, kliku, zajebista gra. O, ragakwit. Piotr klikający 3 godziny w roślinki na lidze Harvest w Poe. Musi być min maxing. na normalnie. Zajebista liga. No, 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 i tu wychodzi właśnie moja hipokryzja. Item, tylko na tym, że e, chcesz wydropić pewną bazę do itema, potem ten jakby najlepszy item, jaki docelowo chcesz to tak naprawdę krawcisz za pomocą nowych mechanik, temperingu oraz masterworkingu, a że masterworking to w ogóle taka endgame'owa mechanika. I w ogóle o tym, że na początku to system był strasznie skomplikowany. On nie był kurwa skomplikowany, on był głupi. To, że jest dużo afiksów, które działają w totalnie badziewny sposób, to nie jest skomplikowaność systemu. To jest po prostu nieprzejrzystość systemu, a mam wrażenie, że Rotfer Guson i co on wiele razy też właśnie pokazał, mówię, ja jestem, ostatnią osobą, która jakoś psioczy na casualowych graczy, bo sam jestem casualem, ale Rod Ferguson ma mentalność takiego talnie niedzielnego gracza, który nawet nie umie odróżnić dla niego jakby... Jeżeli system jest w jakikolwiek sposób głębszy, to jest od razu skomplikowany, co wiele razy w moich materiałach podkreślałem, że system, żeby był głęboki, nie musi być wcale skomplikowany. To jest takie bardzo iluzoryczne myślenie, w które mam wrażenie właśnie wpadli w pułapkę twórcy Diablo 4. I do... eee, w wywiadzie Um, Opawa Excel 2, Jonathan fajnie to ujął, rozróżniając między depth and complexity między głębią a skomplikowaniem. I czymś, co robi to dobrze, jest Last Depoch. Last Depoch ma dużo więcej głębi e, niż Diablo 4, będąc często mniej skomplikowanym niż Diablo 4. Dosłownie. Jak ktoś pograł w Last Las Depocha, Diablo 4, Last Epoch jest ma więcej głębi niż D4, a jest mniej skomplikowany w bardzo wielu y, aspektach. Na przykład itemizacja Last pocha jest milion razy bardziej przekminiona niż ta w D4, a jest mniej skomplikowana, jest bardziej zrozumiała. Czy jest, jest alternatywa dla poezji kierowana do casuali? Właśnie to co powiedziałem, Last Epoch. Generalnie Last Epoch'ek jest super, eee, tu masz nawet go taniej e, z mojego linka. Taniej niż na Steamie, jakieś 20 zł. Ja las depocha uwielbiam. Jedyny problem las depocha, to znaczy dwa problemy las depocha, że na razie w porównaniu do Poe jest stosunkowo mało kontentu. Znaczy na tyle, żeby włożyć paręset godzin. Ja mam ze 300 godzin obecnie, ale no mało w porównaniu do Poe, nie? Nowy sezon będzie pewnie za jakiś kurde, nie wiem, za miesiąc. Niewyspany, no bo to jest gra cykliczna. Jak będzie nowy cykl, to będzie dużo osób grało. Dopiero teraz się z tego powoli wygrzebują. No i podsumowuje ten swój cały wywód o tym, że no, że nauczyliśmy się, że musimy uprościć niektóre rzeczy i włożyć więcej mocy w ręce graczy. Z tym drugim jak najbardziej się zgadzam. I właśnie to zobaczycie w sezonie czwartym. Czyli w sumie tak naprawdę zobaczymy w sezonie czwartym to, co widzieliśmy w Pitiarze, i to w jakiś w żaden sposób nie ma się do sezonu czwartego, tylko on mówi o tym, jakie zmiany wejdą tuż obok sezonu czwartego do korut gry. Czyli w sumie ta rozmowa tak naprawdę nie jest o sezonie czwartym. Mówi cały czas o temperingu o Masterworkingu, tutaj w ogóle mówi o tym, że o jakim super pomysłem było to, że w końcu Codex of Power będzie tutaj włożone, nie? Jeszcze mówi o tym, że wcześniej było tak, że no, kiedy przechodziliście na Tier trzeci, to musieliście wymienić gear, no bo wtedy pojawiał się secret Gear, a potem, jak przechodziliście na Tier 4, to pojawiał się Ancestral Gear i cały czas musiałeś przekładać te afiksy, nie? I tutaj znowu mówi, że w sezonie czwartym wiesz, możesz salvage'ować, ekstraktować te rzeczy, i one idą do Codex of Power. Dobrze, Rod, tak. To będzie obok sezonu czwartego. To jest zmiana, która wychodzi obok sezonu czwartego, ale nie jest kurwa featurem sezonu czwartego. To jest coś, co zostało pokazane w PCR, że to jest coś, co wchodzi do koru gry. Zostałeś zapytany o sezonowość. Co się nauczyli na podstawie sezonów, zawartości sezonowej, która w Diablo 4 jest strasznie słaba. I mówię, to pytanie już było źle sformułowane, jakby trzonu, ale to, że jakby Rot Ferguson Czekaj. nie naprostował tego pytania i nie powiedział jakby o czymś więcej, tylko mówi o rzeczach związanych z PTR-em. Dowodzi tego, że ten wywiad jest tak naprawdę za przeproszeniem, rozmowa chuja z butem, bo nie da się inaczej tego nazwać. No, ale dobra, zostawmy pierwszą część wywiadu. Dobra, Teraz... czyli Darian narzeka na to że yy, gość pyta w wywiadzie Roda Fergusona Rod, co się nauczyliście w poprzednich sezonach, jeśli chodzi o budowanie nowych mechanik ligowych, nowych mechanik sezonowych? A Rod Ferguson zaczyna mu cały czas opowiadać o zmianach korgry, A wiesz, w korgry gry zmieniliśmy to i to i to i tak się nie mogą dogadać. Taki jest... Że, y, rozmowa chuje z butem to nazwał Dartian Sadg. W tym wywiadzie mamy dużo jakby więcej rzeczy, które chciałbym omówić, to są dużo jakby ciekawsze rzeczy, przynajmniej na papierze. W praktyce okazuje się, że nie. No i znowu zostało zadane pytanie teraz bezpośrednio o sezon. Który sezon, moim zdaniem, był najlepszy i dlaczego był to Season of Blood, czyli drugi sezon? Miałem fragmentem. A, proszę, przeklik, przekliknąłem przez sprzedek. Season of Blood, widzowie, to jest ten, który wam pokazywałem przed chwilą. Ten, w którym się klika 10 minut, co chwila. Rozmowa chuja z butem, bo nie da się inaczej tego nazwać. Ale dobra, to ten wywiad byłby ciekawsze rzeczy, przynajmniej na papierze. W praktyce okazuje się, że nie. No i znowu zostało zadane pytanie teraz bezpośrednio o sezon. Który sezon moim zdaniem był najlepszy i dlaczego był to Season of Blood? O, Czyli ale ten był sezon, dobry, wow. właśnie słusznie stwierdzają ludzie. Słuchajcie, że... jestem tak spokojnym człowiekiem. Jak ktoś ogląda streama od lat, to wie, że jestem flegmatykiem, że jestem spokojny, że mnie ciężko zdenerwować. Ale mnie normalnie już trzęsło. Po trzecim dniu grania w Season of Blood też dostałem prawie jakiś ataku. Ataku dostałem, słuchajcie. I pamiętam, że trzeciego dnia już wyłączyłem ze złości streama i grę i musiałem zrobić przerwę od komputera na parę dni. XD Zatający wywiad, że no, sezon drugi był najlepiej ocenionym ze wszystkich sezonów, gdzie znowu podkreślam to, że jest najlepiej oceniony nie znaczy, że jest dobry. Bo pierwszy sezon to był 3 na 10, drugi sezon po patchu to był 1 na 10. Wcześniej może był jakieś 2-3 na 10 również na poziomie sezonu pierwszego, a sezon drugi to było takie 4 na 10. No ale tak, zgadzam się z tym, że był to najlepszy sezon. I Rod Ferguson na zadanie pytania, dlaczego jego zdaniem sezon drugi był najlepszy, jako pierwszy powód kurwa podajesz to przez to, że tam były wampiry. Ser. Let's go! Czyli były wampiry się dobrze przyjęły? To wilkołaki mogliby pójść, mogą pójść za ciosem. Wilkołaki też się pewnie przyjmą. Eee, Finito napisał. Pamiętam, nigdy wcześniej nie widziałem Piotra tak wkurwionego jak podczas gry w sezonie drugim. Diablo, aż sam zachęcałem, żeby to wyłączył. No i dobra, no i mamy. Słuchajcie. Pot Finito potwierdza. Mamy potwierdzacza. Serio, nie wymienia żadnej mechaniki. Nie wymienia może tego, co przy okazji koru weszło, co sztucznie jakby stworzyło większy hype na sezon drugi, no bo nagle y, dostaliśmy ladder, tylko znowu to była rzecz, która weszła do trzonu gry, a nie była częścią sezonu. Mówi kurwa o tym, że wampiry bo jego zdaniem malignant Harty to jest coś, co tak, no nie do końca ludziom pstryka w mózgu, trochę nie wiadomo co to jest, jak ludzie słyszą wampiry, to mają takie no way, wampiry, y -y, kocham wampiry, oglądałem <coughs> Zmierzch y -y, ja wiem, co to są wampiry i, to... i że to pomogło rozruszać drugi sezon I ja pierdolę, jak można coś takiego powiedzieć w ogóle, znaczy, okej okay, gdzieś tam jestem w stanie uwierzyć, że to jest na jakimś, kurwa dwudziestym planie, że to mógł być jakiś powód ale jak można coś takiego powiedzieć w pierwszej, w pierwszym zdaniu że to jest najpewniej główny powód, dla którego sezon drugi był uważany za najlepszy sezon. Potem mówi o tym, że oczywiście tak, że były te kolorowe Helltidy, były Blood Harvesty, które były Helltidami, oni wtedy zrozumieli dzięki temu, jak ważny jest Open World, zrozumieli dzięki temu, jak ważny jest Mob Density i tak naprawdę wszystko już się e, gada wokół tego, że no, dzięki właśnie temu, że w sezonie drugim tak ciepło był odebrany Helltide, to dzięki temu zrobiliśmy... To jest zły znak, jeśli ktoś mówi, że wyciągnęli naukę, jak ważne jest Open World... To jest zły znak, bo wydaje mi się, że Open World to jest jedna z najgorszych rzeczy w grze, więc. <grybujesz> Chyba złe nauki zostają wyciągane, ale dobra, zobaczmy. E, ten, przepraszam, Blood Harvest, to zrobiliśmy ten nowy Helltide, gdzie mamy, wiecie, te robaki, które się wysyrywają. Mamy ten system policji, i tak to jest jak najbardziej na plus. Nowe Helltide są super, ale nie wierzę, że to jest wniosek wysunięty na podstawie tego, że to było w drugim sezonie, tylko to po prostu było coś, co od początku z tymi Helltide'ami trzeba było zrobić. W ogóle Rod też tutaj tłumaczy się tym, że mob Density nie jest zwiększane przez ograniczenia silnika. Że po prostu, jeżeli chcą zwiększyć mob Density o 10%, no to muszą zoptymalizować silnik i po to, żeby po prostu móc to dodać i żeby performance na tym nie ucierpiał. Oczywiście to jest valid punkt, ale też nie wierzę, że te potwory aż tyle zabierają. To jest jakieś pierdolenie, albo tam jest naprawdę jakiś totalny rozpierdol w kodzie, ale naprawdę nie chcę się to wierzyć. O ile byłem w stanie uwierzyć e, i nadal wierzę, bo tak jak zresztą też nagrywam o tym materią, przypadki kiedy na przykład to, że starsz się wczytuje, kiedy widzimy wszystkich graczy na ekranie, to się nie tylko wydarzyło w Diablo 4. Podobne kwiatki występują w innych produkcjach, głównie em, gier MMO. Ten argument w ogóle nie wierzę, no, ale ogólnie całe to pytanie sprowadziło się, do tego, że no, że wampiry, że ludzie lubią wampiry, i że ogólnie. o Heltajdy super. Zresztą możecie sami to przeczytać, ale tak skrócam. Że Heltajdy super, że ważne jest tym, żeby siekać jak najwięcej potworów. No, i ogólnie dlatego ludzie lubili sezon drugi, bo tam się siekało jak najwięcej potworów. Co po częściu jest prawdą, oczywiście, ale yy, przyznawać yy, to po prostu w taki sposób jest. No to brzmi tragicznie, nie? Potem zostało zadane pytanie o PT. Aaaaah. Ale pytanie, czekaj, dla kogo to był wywiad? Bo powiem wam, jakie ja mam czasem takie wrażenie. To nie broni Roda tutaj, ale tak sobie. To jest jakiś Windows Central. Um, to jest, jak rozumiem, jakiś portal, który nie jest typowo growy. Dobra, muszę powiedzieć wam jedną rzecz, potencjalnie w Bronie Roda Fergusona, ale to tak mówię. Stawiając się w pozycji adwokata diabła, ja tak na poważnie nie bronię Roda Fergusona, bo myślę, że on jest totalnie niekompetentny i nie nadaje się do tego, co robi. Ale mam trochę takie poczucie, że jak się robi wywiad typowo dla jakiegoś takiego giga casualowego serwisu potencjalnie, jakiś serwis w ogóle niezwiązany za bardzo do końca z grami to też trzeba rzucać chyba trochę takimi buzzwordami, żeby taki giga casual zrozumiał, o co chodzi. Trochę jak wywiad dla pani domu, nie? Że w wywiadzie dla pani domu nie powiesz o systemie itemizacji, tylko powiesz, że były wampiry. Dokładnie. Coś jak wywiad dla kwadransu rolnika. Jakbyś w kwadransie rolnika miał zacząć gadać o grach. Trochę tak to rozumiem. Ale mówię, nie bronię do końca roda, bo myślę generalnie, że z tragicznym wyborem. Dla, dla osoby prowadzącej tę serię, ale to muszę tak. Muszę tak poddymić tutaj. PTR, -y, że ogólnie ludzie chwalą PTRy, że fajnie, że był PTR i czy PTRy będziemy widzieć częściej. No i Rod Ferguson ogólnie odpowiedział, zgodnie z tym, co słyszeliśmy już wiele razy, tak, że PTRy będą się pojawiać, ale nie zawsze, ponieważ nie zawsze jest też potrzeba. Jeżeli chodzi o na przykład, jeżeli przy okazji danego sezonu nie będą powstawały jakieś feature'y potężne, tak jak na przykład tutaj miało, no, rework całej itemizacji uznać, że to jest na tyle coś dużego, że trzeba to pokazać graczom, to pewnie będą robić od tego PTRy, ale jeżeli chodzi o takie rzeczy, że będzie na przykład sezon, gdzie nie do końca wchodzą jakieś zmiany, do koru gry albo nie są one na tyle istotne, to czują, że nie ma sensu na przykład robić PTR-a, które pokazuje feature y sezonowe, no bo wtedy w ogóle będzie takie obdzieranie z pewnej niespodzianki tego, co się będzie działo w danym sezonie i jestem w stanie to zrozumieć, chociaż uważam, że jakaś wąska grupa, chociażby pod jakimś NDA niepublicznym powinna mieć dostęp też do tych feature'ów sezonowych i móc je w jakiś sposób tam komentować i dawać swój feedback. I w ogóle tutaj bardzo mnie bawi, to jak mówią o tym, no, że jak spojrzycie na sezon trzeci, to mieliśmy szybki feedback i bardzo szybko zapaczowaliśmy grę przez pierwsze trzy dni, tylko szkoda, że akurat w przypadku sezonu trzeciego ten patch był z dupy i totalnie rozwalił ten sezon do końca czy też zrobiłem to nie materię. grałem to ja muszę się Blizzard powołać na to, akurat co to co był wydarpiam. jeden z niewielu momentów kiedy powinni powiedzieć nie tak ma wyglądać ten sezon tak mają wyglądać rany voltów nie będziecie dostawać od cholery pereł żebyście mogli sobie te volty przebiec, jakby w ogóle nie były voltami tylko o to w tym chodzi o to chodzi żeby to był taki zręcznościowy challenge żeby trochę trzeba się było bardziej postarać to nie ludzie się spłakali że o matko nie umiem zrobić volta za trud to robić volta i Blizzard no, dobra, to Wam ułatwimy te volty. I tak naprawdę volty finalnie stały się kolejnymi dungeonami, które w ogóle nie niosły za sobą żadnej frajdy, żadnej ekscytacji i w ogóle równie dobrze. Ja nie grałem w sezon trzeci, ale jeśli dobrze z tego kojarzę, czym są te wolty, to może ktoś mnie poprawić. Wolty to jest taki mechaniką ligową w sezonie trzecim. Jak dobrze rozumiem, były wolty, które były takim jakby labiryntem spoe. Tylko, że w Diablo 4, że wzięli najbardziej uwielbiany element PoE, labirynty i zrobili z tego mechanikę sezonową. Tak jakby. Dobrze rozumiem? Sezon trzeci po tym patchu mógłby nie istnieć, bo Volty nie wniosły absolutnie nic nowego, a nic ciekawego, a Sensal, no to no, o Seneshalu nie będziemy nawet rozmawiać. Rot Ferguson ogólnie jeszcze na końcu tego e, ubolewa, że nie mogą mieć na razie PTR-u na konsolach, ale że jest to z głównie spowodowaną certyfikacją, jestem to akurat w stanie uwierzyć, bo sam jakby pracując w game, Dewie, no wiem jakie są problemy z certyfikacją na konsole. Jest to głównie jakby po stronie Sony tak na dobrą sprawę. No i na końcu było mówione o mikrotransakcjach, Ten temat pojawia się wielokrotnie ostatnio coraz częściej w community oraz na samych campfire chatach, ponieważ no, możemy zauważyć, że no na temat. początku, kiedy Diablo 4 startowało i może w pierwszym sezonie, faktycznie było tak, że te kosmetyki nie były jakieś super ładne te z item store'a. Widać było, że są może one kupione, a nie zgarnięte w grze, ale ogólnie ta granica była dość zatarta. Zarówno w grze, jak i w item shopie mieliśmy dość ładne armory i nie było czegoś takiego, że czuliśmy, że ej, w sumie w grze mamy dużo brzydsze rzeczy i czujemy się zmuszeni w pewnym sensie do kupowania. Z czasem to się zaczęło zmieniać. Wielokrotnie się pojawia właśnie właśnie jak, jakaś rozmowa nawet na samych campfire'ach, że może będzie jakiś sposób na zdobywanie itemów z item shopa e, poprzez jakieś aktywności w grze, albo że w ogóle może będzie jakoś mniejsza kwota do kupienia. No i tutaj Rotfergus, on zamiast mówić o jakichś gameplayowych rzeczach, o tym, że będziemy mogli zdobywać przez jakieś rzeczy właśnie aktywności w grze, to mówi o tym, że ej, że będą bundle, hehe, że będziesz mógł kupić dwie rzeczy naraz i one będą razem i będą wtedy tańsze i że to będzie o połowę ceny i że w ogóle e, będą też pewnie... Personalne obniżki, albo że będą na przykład różne cztery poziomy zniżek na podstawie czterech różnych. To jest taki trochę problem z Rodem. Że Rod bardzo się hełpi tą swoją pozycją głowy Diablo 4 poniekąd. On widać, że mu to odpowiada, że mu lechta ego. I generalnie wychodzi naprzeciw wszystkim, tym wywiadom i tak dalej, w których prawdopodobnie nie powinien brać udziału on, tylko ktoś bardziej e, pracujący bezpośrednio z grą, a nie z produkcem. Bo to się tragicznie czyta z perspektywy, no nie wiem, nawet kogoś, kto chciałby dobrze dla serii, że wszystko jest przekształcane, że nie mówi się o grze, tylko o produkcie, że nie mówi się o graczach, tylko o konsumentach, o użytkownikach, o jakby używa się takich jakichś terminów, nie wiem, user czy konsument, czy cokolwiek, a no zostało to tak jakby. Skorporalizowane, nie wiem jakiego użyć przymiotnika. Może, może znajdziecie lepszy. Rzeczy, które lubisz kupować. No i raz jeszcze podkreślam, oczywiście. Czasownika. To jest kosmetyczne, nie musicie tego mieć i to jest prawda tylko. Nie porusza znowu tego, tak naprawdę zostało zadane pytanie, czyli o tym, że kiedyś te armory aż tak bardzo się nie wyróżniały i ten shop nie był aż tak bardzo widoczny, a teraz stało się to problemem, oraz o tym, że no było parę razy mówione o tym, że będą jakieś gameplayowe sposoby na zdobywanie tego, a on w ogóle się oczywiście na ten temat nie wypowiedział. No i to tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o ten wywiad. Nie moim zdaniem, bardzo dziwny wywiad, bardzo nie wiem, nawet nie wiem, czy użyć słowa, że nieprzemyślany wywiad, bo ponownie, sami pytający trochę dziwne pytania zadawali dziwnie, je formułowali przynajmniej w tej pierwszej części wywiadu i... To dlatego, bo to kwadrans <głodranc> rolnika, jak już ustaliliśmy, Windows Central. Po raz kolejny podkreślam, wydaje mi się, że Rod Ferguson w ogóle nie był odpowiednią osobą, która odpowiadałaby na te pytania. Może jeżeli chodzi o monetyzację, bo jeżeli chodzi o monetyzację, to podejrzewam, że on jest jedną osobą, która akurat ma najwięcej do gadania w tej kwestii i może akurat to, to pytanie o item shop było jak najbardziej sensownie, żeby zadać jemu. Ale reszta pytań nie dość, że w ogóle nie powinna się być Skierowana do niego, to jeszcze dodatkowo sposób, w jaki on odpowiada, to pokazuje, że on tak naprawdę niewiele ma pojęcia o Diablo jako grze. I jakby w pewnym sensie nie mam mu tego za złe, bo on. Sama jego pozycja nie powinna się tym zajmować, on nie jest od tego, on się nie zajmuje tym, co się faktycznie dzieje w grze. Problem jest taki, że on na wszystkich swoich socialach zachowuje się, jakby miał na to jakiś faktycznie wpływ, no i samo to, to jest że to co, No tak, to jest to, co tym... powiedziałem, że on się bardzo helpi tą swoją pozycją i próbuje z siebie robić takiego właśnie gościa wszystkiego przy Diablo. W drugiej strony, no nie wiem, na przykład w poe mamy... Mi się to podoba w PoE, że ci ludzie, założyciele, którzy tak naprawdę nawet już czasami nie mają czasu na jakieś takie rzeczy typowo związane z, 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 z wizją gry, jak Krzysztof Wilczyński, który przez wiele lat no przede wszystkim zarządzał firmą pod kątem takim biznesowym, a, a na sam development miał mało czasu, to i tak z tego co wiemy z wywiadów, z każdą kwestią dotyczącą wizji gry. To do niego przychodzili. No, słuchaj, Krzysztof, musimy obgadać na przykład. Weź mi, sprzedaj jeszcze raz, dlaczego Magic Find musi być w grze i nie możemy go wyrzucić. Ostatnio Jonathan tak powiedział w wywiadzie, że tam niektórzy już myśleli, że, 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 że Krzysztof Wilczyński to już tam nic nie ma do gadania. A w wywiadzie Jonathan opowiada historię, że y, tam zastanawiali się nad ważną kwestią kluczową dla gry i musieli pójść do Krzysztofa Wilczyńskiego, to przegadać, żeby Krzysztof Wilczyński przedstawił im wizję, bo bo w sumie to oni byli pewni. <laughs> i też również każe nam sugerować, że jakiś tam ten wpływ ma, albo chciałby mieć, albo mimo że nie powinien mieć, to go ma. I to ponownie w pewnym sensie nakreśla ten bardzo negatywny obraz Roda Fergusona, który sobie przez ostatni rok wykreowałem, już nie mówiąc o tych jego rodkastach, że zwoływał spotkania, które miał. A, mówiłem o tym! O tym, że opowiadał tam o ludziom, nie o swoich, swoim życiu prywatnym, pracownikom na sp spotkaniach filmowych zamiast yy, rozmawiać o grze. Bo być wiecie, co tygodniowymi spotkaniami z deweloperami, gdzie on zamiast mówić o jakichś ważnych rzeczach, to opowiadał o swoich ulubionych serialach albo z jakimi gwiazdami ostatnio czas spędzał, chodzi mu o rozwój całej franczyzy i o monetyzację i w najlepszy sposób o to, że panowie w garniturach nad nim byli zadowoleni i oczywiście takie role muszą istnieć, nie powstrzymamy tego, bo to w końcu są firmy, które chcą zarobić pieniądze, ale bardzo nie podoba mi się to, że człowiek, który powinien tylko i wyłącznie zajmować się właśnie tymi rzeczami od backstage'u, nazwijmy to, stara się w jakiś sposób ingerować w samą produkcję gry i w to, jak gra... W Wygląda pod względem gameplayu i tego, co dostają z tego. Dziękuję, Wandero. Niestety nie wiem, czy Ty nie zrobię mi, że tak powiem. Nie już mam ten wywiad, we czy może jestem sposób. jakoś, wiem, negatywnie F nastawiony do Roda Fergusona i Spodem, prze, Przepraszam, Dartian, że Cię nie przerwałem, jak mówił TPS. Dziękuję ci ślicznie, Wandero. Jasne. Nic na siłę, nic na siłę. Reflinczek w Albionie jest. Bardzo mocno opcjonalny. Natomiast bardzo dziękuję za sam pomysł, bo no, powiem wam tak: widzowie, z tym albionkiem jest tak, to jest współpraca. E, chociaż sam albionek jest fajny, i ja w chuj dziękuję każdemu, kto coś tam ruszył. Albo ruszy, nawet nie wiem, jak ktoś ma wolne e, nawet, kurde, 10-15 minut. O, właśnie, mam w sobie drugą odpalone 10-15 minut i chciałby tam poklikać, nawet na mobilce, e, bo można na mobilce, można normalnie na kompie, można na mobilce. E, Rewka w albionie. To mega ogromne dzięki, bo no, no powiem tak, no to jest ogromne wsparcie w tej, mega dobra współpraca, na której bardzo mi zależy. Kłaniam się, ale to tak przerwałem, bo poruszył temat Wandero, któremu bardzo dziękuję za Premika. Przepraszam cię, Dartian, że przerwaliśmy cię tutaj. Wcale tywnie odbieram ten e, wywiad, czy może jestem jakoś, nie wiem, negatywnie nastawiony do Roda Fergusona, i wcale ten wywiad nie jest aż taki tragiczny, jak mi się wydaje. No ale nie wiem, ten wywiad mi ogólnie strasznie śmierdzi i mam wrażenie, że pokazuje Diablo jakby w bardzo złym świetle. I wydaje mi się, że po tym, jak ta gra wyszła, może warto by było przemyśleć, czy na pewno Rod Ferguson dalej jest temu projektowi potrzebnym. Już go dowiózł, już go wydał, zarobił projekt swoje pieniądze. Może czas, żeby Rod Ferguson przeniósł się już znowu po raz kolejny na jakąś inną grę. To wszystko, co miałem do powiedzenia, Dartian. Bez Dzięki, Dartian. Łapka w górę dla Dartiana. Bardzo ładnie podsumował tutaj. No ja mówię, u mnie widzowie też mam film o tym panu i tam nawet poruszam jeszcze inne kwestie. Na przykład słuchajcie Rod Ferguson, to jest ten sam gość, który miał jeden z moich ulubionych, też wypowiedzi słuchajcie, jedna z moich ulubionych absolutnie wypowiedzi Reda Fergusona, a ona jest gdzieś tutaj, że jeden z największych błędów, który popełnili, wprowadzając yy, złe sezony, słuchajcie, bo to było najlepsza wypowiedź Reda Fergusona, odniósł się do, do, do tego, że o zarzutu, że wprowadzili słaby sezon i że graczom się ten sezon nie podobał. Powiedział, że w, z ich głównym problemem było złe Zarządzanie oczekiwaniami graczy. I to jest legendarna wypowiedź, bo to jest sugestia, że nie przygotowali graczy, że sezon będzie chujowy. <laughs> Źle zarządzali oczekiwaniami graczy. Nie przygotowali graczy na to, że sezon będzie chujowy. <laughs> o, piękna, piękna sprawa. Wybitne, wybitna wypowiedź.